ŁKS zremisował z Radomiakiem 1-1. Z nami jest Tomer Nawodka. Witam. Tomer, poprosimy Cię najpierw o ocenę tego meczu, jak to wyglądało z perspektywy piłkarza. Wydaje mi się, że gdzieś na początku źle weszliśmy w to spotkanie, straciliśmy szybko bramkę, ale wydaje mi się, że pozytywne było to, że chcieliśmy od razu ruszyć do ataku, odrobić jak najszybciej straty. No i wydaje mi się, że w pierwszej połowie poza strzeloną bramką mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, które spokojnie mogliśmy skończyć golem i wtedy to spotkanie inaczej by się ułożyło, tak? Ale wydaje mi się, że ten remis gdzieś ze strony takiej boiskowej, wydaje mi się, że po prostu jest sprawiedliwy. Chcieliśmy wygrać za wszelką cenę, zdobyć 3 punkty. Zostało 7 spotkań do końca, tak? Musimy być skoncentrowani w każdym spotkaniu, zdobywać 3 punkty i po prostu skupić się na kolejnym meczu, bo za 2 dni już gramy w Głogowie i jeżeli tam zdobędziemy 3 punkty, to wszystko myślę, że dalej będzie szło po naszej myśli. Dzisiaj nad Łodzią piękne słońce przez cały dzień. Wydawało się, że ta wiosenna pogoda pobudzi rycerzy wiosny. Po meczu schodziliście jednak z opuszczonymi głowami. No tak, no jest w nas sportowa złość. Bardzo byliśmy naładowani na to spotkanie. Gdzieś nikt nie odstawiał nogi, każdy szedł jeden za drugiego i po prostu boli nas to, że dużo zdrowia zostawiliśmy na boisku, a tego spotkania nie udało się wygrać. Tak, każdy nad tym ubolewa i po prostu jesteśmy źli i mam nadzieję, że ta po prostu frustracja, ta sportowa złość w sobotę się przełoży na dobrą grę, na spotkanie i że przywieziemy 3 punkty do Łodzi. A nie jest trochę tak, że ta stawka dzisiejszego meczu Was lekko zdeprymowała? Wydaje mi się, że nie. No mówię, gdyby nie bramka w pierwszych minutach stracona, to te spotkanie na pewno wyglądałoby inaczej. Nie odczuwam tak gdzieś, jak w szatni nawet byliśmy z chłopakami czy ze sztabem, to każdy był pewny siebie, naładowany, nie wydaje mi się, żeby tak to było odbierane i tyle w sumie. Przy tej straconej bramce już rozpamiętywałeś tak na gorąco to, co się wydarzyło, jak nie, to się wydarzyło? Nie ma co rozpamiętywać, tak? Byłem pierwszy w strefie, skoczyłem do głowy, po prostu piłka była wysoko zawieszona, tak? Nie sięgnąłem jej, chciałem zrobić co w mojej mocy i tyle, po prostu straciliśmy bramkę. Jeżeli będziemy rozpamiętywać takie sytuacje, to na pewno nie będziemy wychodzić z meczów zwycięsko, więc od razu zabraliśmy się do odrabiania strat i tak jak mówię, zrobiliśmy bramkę, później mieliśmy jeszcze z 2 przynajmniej takie naprawdę dogodne sytuacje, które powinny się zakończyć bramką i to spotkanie mogło się całkiem inaczej ułożyć. Tego remisu chyba szkoda, tym bardziej, że to Radomiar na koniec będzie miał lepszy bilans bezpośrednich spotkań, więc przy tej spłaszczonej tabeli trzeba będzie przeskoczyć przynajmniej o punkt. Zgadza się, mieliśmy świadomość tego, że gdzieś te pierwsze spotkanie na jesieni przegraliśmy, dzisiaj był remis i Radomiak w tej chwili jest przy równej ilości punktów nad nami, no ale tak jak mówię, jest jeszcze 7 spotkań, tak? Nie możemy tracić wiary ani poddać się, bo to było najgłupsze, co możemy teraz zrobić, tak? Możemy rozliczać wszystko po sezonie, jest jeszcze 21 punktów do zdobycia i myślę, że wtedy przyjdzie czas podsumowań. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy wtedy akurat szczęśliwi i będziemy się cieszyć. W sobotę mecz w Głogowie, tak jak powiedziałeś, patrząc na to, jak gra rywal, jakie do spotkania tam kibice mogą się spodziewać? Tak naprawdę wszystkie spotkania w tej lidze są ciężkie, tak? Każdy chce wygrywać, chce być jak najwyżej w tabeli, a to, że jedziemy do Głogowa na mecz, to chłopaki nam się nie położą, tak? Będzie mega ciężko i trzeba te punkty po prostu wywalczyć, wyszarpać, przywieźć do Łodzi i zamknąć temat w sobotę, tak? Już jest odczuwalne zmęczenie tym graniem co 3 dni, czy jesteście tak przygotowani, że nie stanowi to dla Was problemu? Nie, wydaje mi się, że fizycznie jest ok, tak? Dostajemy gdzieś wytyczne od fizjoterapeutów i całego sztabu, co mamy robić, jak mamy się odżywiać, jak suplementować i wydaje mi się, że od tej strony akurat nie mamy ani sobie, ani nikomu w klubie nic do zarzucenia, bo jesteśmy dobrze prowadzeni i tyle w tym temacie. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku.